Dzień dobry, witam serdecznie. Piorun Burza Elektryk z tej strony. Dzisiaj chciałem z wami pogadać na temat swojej karty graficznej. Jest to XFX Radeon RX 580. Jak zresztą widzicie, tę kartę kupiłem za 830 zł, a kupowałem sobie bratu, czyli wziąłem dwie karty. Teraz sobie policzymy. Dobra. 2 razy 830 równa się 1660 zapłaciłem za dwie karty. A teraz kosztuje 3200 zł. Oczywiście wycofana cholera wie z jakiego powodu. No dobra, to są zdjęcia tej karty. O, tak wygląda. Przykro mi z tego powodu, że została wycofana wraz z zajebistą kartą graficzną. Jestem dumny, że posiadam tą kartę, bo jest naprawdę wyjebana w kosmos. O, tu ktoś akurat zrobił jakiś test, jak mniej więcej to wygląda. Dobra. No, tutaj wam będę delikatnie zjeżdżał, to co możecie poczytać o tej karcie. Jej maksymalna wydajność zmiennoprzeciwnikowa to jest 6,9 teraflop, więc to jest kawał mocy. I to wygląda karta fajowska, nie? Poznaj moc karty graficznej Radeon RX 580. Kurde, to jak tytuł jakiejś książki z superbohaterem. I tak mniej więcej to wygląda. Ja to ogólnie gram na Linuxie i widzicie u mnie na Eurotracku symulatorze 60 klatek, spokojnie. W tej grze ETS 2 nie da się osiągnąć więcej. To jest już maksimum. Architektura Polaris. I sobie możecie poczytać. Ja nie będę wam tego czytał, bo już się tego naczytałem tyle razy. Mogę powiedzieć tyle, że chłodzenie jest bardzo zajebiste i będę w 2023 roku wymieniał termopady i pastę na tej karcie. Półpasywny układ chłodzenia. Muszę przyznać, że karta jest chłodna. Zaczynają wentylatory się obracać, jak karta osiągnie 45 stopni. Bardzo dobre rozwiązanie. Nie hałasuje nie wiadomo. Technologia Radeon Chi, to jest związane z temperaturami, możecie sobie poczytać. Technologia AMD Liquid Power 3D. Powiem tak, te technologie na Linuxie nie działają, bo to są technologie zastrzeżone AMD, do których no niestety AMD nie udostępniło sterowników, więc na Linuxie tylko działa mi sterownik graficzny. Nie wiem, może sam Linux wykorzystuje pewne te technologie i tyle, ale po prostu mi się wydaje, że po prostu sam sterownik graficzny jest na tą kartę udostępniony i tyle. Mnie to nie przeszkadza, ja tam nie używam tej karty do nie wiadomo czego. Muszę pochwalić o ten backplate metalowy, bo jest naprawdę gruby, usztywnia PCB i karta się nie wykrzywia, nic się z nią nie dzieje. Technologia AMD FreeSync 2. Średnio to polecam każdemu.
To też na Linuxie nie działa, ale mi to tam kantyłka to jest potrzebna. No i tutaj przechodzimy, specyfikacja, układ graficzny, Radeon RX 580. Zresztą macie wszystko wody na jeździe. Szyna danych 256 bit. Rzeczywiście taktowane pamięci. Rzeczywiście. 2000 MHz. Efektywne taktowanie pamięci. 8000 MHz. Taktowanie rdzenia. 1257 MHz. W trybie Boost, czyli dokoksowany. 1386 MHz w trybie Boost OCMowy. Nie polecam, nie podkręcajcie tej karty. Ona i tak dobrze chodzi. Procesory strumieniowe 2034. Wystarczą, po co więcej? HDMI, DVI, DisplayPort. 3 sztuki. Ja korzystam z HDMI. Obsługiwane biblioteki DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2. Kurde, spokojnie wystarczy. Rekomendowana moc zasilacza 500 W, no to ja mam, powiem szczerze, 650 W. I to jest gigabajt. Kurde, jaki gigabajt? Boże, co ja mówię? Przepraszam bardzo. Be Quiet Straight Power 11. 650 W. Ale bym się walnął znowu. No. Pobór mocy 200 W prawie. Ciekawe, czy to rzeczywiście zmierzyli pod obciążenie. Według mnie dobra ocena. Nie, chłopie, to ja kupiłem to taniej. Ciekawe, czy moja opinia jest. Aha. No, czyli ja nie zrobiłem wtedy opinii o tej karty. Przewinę na górę. Ale widzicie, 6 gwiazdek, 18 osób dało 5, gwiazdek dało 5. Ludzie, to powiem wam tak, to jest najbardziej wyjekurwabista, przewykurwabista, przewywypierdalobisto, jebiatnio kurwa, panie kolego, idź pan w chuj. Karta kurwa jaka była wydana od AMD, powiem tak, jakbym miał teraz po tylu latach ją kupić, to bym kupił kurwa nie jedną, tylko bym kupił sobie ze dwie, tylko dla siebie. Bo mam dwa wejścia na karty graficzne na płycie. Jedno jest razy 8, a to jest chyba 16, ale DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.2, a w Linuxie obsługiwany jest Vulkan i DirectX, ale wszystkie biblioteki są obsługiwane. No więc pokazałem wam, jaką kartą graficzną dysponuję. Powiem wam, że nie jestem w stanie powiedzieć i powiem wam szczerze, nie zamierzam zmieniać w ogóle na razie na żadną inną. Ale ktoś powie, bo jest RX 6900 XT, 12 GB RAMu, będzie ci lepiej chodził. Powiem wam tak, ta karta jest już dobrze skonfigurowana z tym Linuxem, z Mintem, więc ja nie zamierzam rozwalać tej dobrej synchronizacji. Okej, to było na tyle. Widzicie, zamazane, wiadomo dlaczego. Wiecie, to było na tyle. Piękna, po prostu piękna bestia. To jest po prostu piękna bestia. Według mnie arcydzieło. Inżynier w AMD, który to wymyślił, był geniuszem. Myślę, że AMD czy Gigabyte i to jest jej matka, córka, a córka matka. Firma. Mówię, ten kto to wymyślił, był kurde geniuszem.
piękna karta, która naprawdę ma kopa. Ja wam powiem szczerze, ja tą kartę graficzną kupiłem jeszcze w 2020 roku. Dobrze mówię? Tak, w 2020 roku tą kartę kupiłem. I to w 2020 roku w lutym, 3 czy nie, 5 lutego kupiłem ją w 2020 roku w lutym. Ja pierdzielę. Powiem szczerze, teraz żałuję, że jeszcze trzeciej nie kupiłem. Ale dobra, nic się nie stało. Okej, to byłoby na wszystko. Dzięki, że oglądacie moje filmy. Wrzucajcie łapki w górę, bo to pozwoli YouTube'owi udostępnić moje filmy szerszej widowni. Sorry, że się tam trochę seplemię z mówieniem, ale jestem po pracy, więc jestem zmęczony i mam prawo do tego. No. Że się walnę czy pomylę, to zawsze pozostają komentarze, żebyście czasem poprawili mnie. Jeżeli coś się pomylę, to napiszcie pod spodem z czymś. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia.